Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z customu Temple of Amen Ra. Coś tu w ogóle próbuję zrobić, nie wiem co. A, także hit. W dalszym ciągu nie wiem, co zrobiła ta dźwignia z sekretu. Nie wiem, co się tu próbuje robić. Może tam skoczy coś jakieś było. Nie! Boże! O! Nienawidzę jej. Cały czas sobie robi, co chce. Już mnie denerwuje. Nie wiem w ogóle, po co to przejście się tam otworzyło, jak jeszcze w ogóle nie mam wszystkich rzeczy, żeby tam wsadzić. Ale możesz na nogi. Musisz się tak rozglądać. Ale nie wiem, co mi to. Przejdę po tych drabinkach. Powiedzmy, zobaczymy. Tam się nadto nie da skoczyć. Co się dostać do tej dźwigni tam? Na ścianę. Nie potrafię tego zrobić. Nie wiem, co mam tu robić, naprawdę. Co z tym kotem? Nie da się go przesunąć, nie da się tutaj nic z nim zrobić. Nie, no bez przesady. Ach, Boże. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi w ogóle. Bez sensu. Idę zobaczyć, czy w ogóle tutaj wszędzie byłam, wszystko pootwierałam, bo nie wiem, już sama. Tamtędy wyszłam, okej. To już jest zamknięte. Tutaj też byłam, nie? Tak, tu jest gwiazda wsadzona. Aha. O, no ale. To nie będzie ta gwiazda, co ja ją tam potrzebuję w tej piramidzie?
W ogóle teraz zobaczyłam to przejście, hitnia. Nie wiem, co tam w ogóle może być potrzebne, żeby... Zobaczę, czy tam coś tą gwiazdę się da wsadzić, a jak nie, to już nie wiem. Zrobię cięcie. No ale... Wam się chyba nie da wyżej jeszcze. No tu znalazłam gwiazdę i to tyle. Robię cięcie i zaraz będę. Dobra, jestem. Nie, tu. To jest gwiazda wsadzona. Hit, nie? Ach, kunia. Ale muza. No, wychodzimy. Co muza w ogóle? Sobie trochę przyciszę to. Czy mnie tutaj nie zjara nic? Bo to tak dziwnie wygląda to. Jezu, no właśnie, Boże, jak się wystraszyłam. Aha. No to... Okej. Nie, 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 nie szalej. Aha, do beboka to mamy, dobra. Czy do beboka? Do skarabeusza, nie? Jakieś znaki tu są w ogóle, hit, ja nie wiem. No muszę iść chyba tak, jak mi to droga tu pokazuje. Czy droga, no... Wszędzie trupy. Poczekam, aż się zgasi. To jest chyba miejsce, żeby go puścić. Tak mi się wydaje. Idzie. Jaki jest cel mojej podróży tutaj w ogóle?
Co to jest ta płytka? Się tu coś stanie? Jezu. Myślałam, że tu mnie nie zrobi. Kot jest. Znowu. Jest pełno jakichś płytek takich. Jakby to miało iść do góry albo coś, nie wiem. Chodźmy na razie może tu. Gdzie jest zamknięte. Się nie otworzy, tak? No i ekstra, super. Kolejna sala, co w ogóle nie wiem jak zwykle o co chodzi. Tu jest jeszcze taka płytka. Aha, się spaliło jeszcze hit. Że to jakaś dźwignia będzie na przykład. Tam są jakieś drabiny, jakieś manki. Ho, ho, ho. Jak się tam dostać, czy coś? Jak się tam do góry dostać? No ale... Dajcie spokój. Nie wiem zaś co tu trzeba robić, Boże. Ale... Tu też jest taka płytka. O co chodzi z tymi płytkami? Czy ja mam na nie wszystkie stanąć? Właśnie. On stoi na oczku. Może go trzeba na oczko dać. Muzyka fajna, taka klimatyczna. Dobra, weź to zapisz. A jak tam przez ten ogień ja go przepcham niby? O ile to w ogóle o to chodzi? Szczerze nie wiem, naprawdę. Go zobaczyłam, to tak mi się przypomniało, nie? Że się przesuwa przecież. Ja tu nie umrę. No właśnie.
Nie wiem, czy ja to dobrze robię w ogóle. Nie wiem, czy ja zdążę. Super, że cośkolwiek widzę. Dobra, poszło. Nie palę się. Tam jest to oczko. Gdzieś to dziążka. Zobaczymy, co z tego będzie. No okej, okay, tam się otworzyło, dobra. Tędy było, nie? Co to te płytki tu? To mnie ciekawi bardzo. A jeszcze ten tu jest, tak? Super. Teraz stoi na skarabeuszu. Ale rozumiem, że jak wejdę. Aha, nie. A to się robiło tak, że się skakało po tym, nie? Aha, tego też chcesz. O Jezu, to już nie wiem. Dobra, poskoczymy tylko po tych palonych. Zróbmy to jeszcze raz, ale od tej strony. Bo to, że ja się tam wróciłam, może mieć znaczenie. Co? Nic się nie dzieje.
Dobra, i co teraz? Aha, kucki, tak? A nie. A nie puścić tego mojego? Ha, nice. Nice. Fajne rozwiązanie, tylko... ja go chcę z powrotem. To od razu. Nie, nie, nie! Nie uciekaj mi. Nie, ty uciekasz mi. Przecież ja nie mam sił. A szkoda. A szkoda. Cześć. Ładnie tu, ale tu nic niby nie ma. Dobra, idźmy. Boże. No. Chodźmy tu. Woda mnie jest pewnie zjara. Co to w ogóle jest? To tak jakby trzeba było pochodnią podpalić. Ja tu pochodnie wezmę. Nie wiem. Co zaś dalej? No ale teraz to zepsułaś. Nie wiem, co to jest. O Boże, gdzie mam? Znowu nie wiem co. Skoczę to ostatni raz i zobaczę. Jeżeli nic się nie stanie, to robię cięcie. Bo to jest bez sensu. No i nic. Czy tak zastanawiam, czy jest możliwe, żebym tu przyszła z pochodnią i to podpaliła tam. Wiecie? W sumie jest taka możliwość. Pochodnio moja, gdzie jesteś? Nie wiem, zobaczymy. A jak nie, to ja już naprawdę nie wiem. To wygląda tam ten taki wielka pochodnia, nie? Żeby jakby ją podpalić. Poczekajmy. A na przykład tego się nie da tu podpalić.
No pewnie, że tak. Aha. Hit. Larwa, weź, ty to się nadajesz. Ale... Chciałabym, żeby zrobiła to tak, żeby się nie spalić. Boże, co to jest za ciućma. Coś było słychać, nie? Coś jakby się przestawiło? Może też trzeba po tych palonych skakać. Co? Może ty to naprawdę... Co, zostawmy tą pochodnię. Tu. Ja idę zobaczyć, czy tam się do kota nie da wskoczyć do góry. Boże, no czy ty taka... Serio? Teraz to zobaczyłam. Hit po prostu. Tam jest jakaś naścienna. No i co się zrobiło? Czy to mnie podpala? Mhm. Źle. Nie wiem, co ta dźwignia zrobiła, naprawdę. To chyba się po takich palonych skakało. Teraz zobaczymy. No właśnie. O Jezu, a czemu tak? To ja nie rozumiem. Aha, dźwignia, no nice. I co ona zrobi? U na na na. U na na na.
Niezła jazda tam będzie. A pochodnia moja. Pytanie, czy ja mam brać ją teraz? Nie wiem. Dobra, to pamiętaj, co jest w tym pomieszczeniu. Te bloki wszystkie się podniosły, no dobra. A tam będzie jazda, tam jest tyle ognia. Manki, ogień, nice. Aha. No ale bez przesady. Jestem tak wysoko, że sobie darujcie. Muzyka się skończyła. To po to były te bloki. Maguna, ja myślę, że się coś wysuje. Znaczy, że jak sta postoi na tym, coś się stanie. Jak u mnie życie wygląda? No dobra, w miarę. Będzie jazda. Będzie jazda. Czuję to. Patrzcie to. To serio? To nie trafisz tego stąd? Aha. Dobra, zapis i jedziemy, nie? Zapiszmy. Się zjara, że się skończy. No ojej. Zacięła mi się na chwilę. Ale dobra. No minka oczko puszcza, w ogóle hit. No i co tu jest takiego? Super, ale jedyneczka. Aha. Mamy to drugie, Jinx, nie? Ale ten ogień mnie nie zjara? No właśnie, podpalił mnie. Nie save, tylko load. Nie oszukuj mnie już, gro. Ej, tam się otworzyło. Jak tam mieć? Zabije mnie pewnie kolce, co? No właśnie, ale się wystraszyłam zaś. Aha, i się pala, no hit. A tu kolców, kolców? Kolcy? No ale... Jak to jest oszukane, ta gra, to naprawdę. Może jak się to nie będzie palić, to zrobimy, co? Dobra. Podałoby sobie wziąć tak apteczkę i flarę można wziąć. Sekret. Uuu! Pierdu! Granatnik, nice! Będziemy strzelać w boków. Widzę cię. No to jest sekret tutaj z tym? Coś mi to nie pasuje.
Dobra, mamy drugie to coś. Czekajcie, moment. Canopy Gear 1, Canopy Gear 2 i mamy to. Stone of Ra. Oj, oj, teraz, dobra, to wzięliśmy. Tylko teraz bym chciała stąd wyjść, tak, żeby zaś się nie zabić. Żeby kolce zaś nie zeżarło albo co inne. Może tam jakoś spróbuję wyskoczyć na bok. Wyszło. A! Co po mnie? Tym ogień! A tu? Aha, no. Gaśnij, proszę. Szybko. I teraz gdzie? Tu jeszcze ta dźwignia zaś dalej nie zrobiona. Nie chciałam do wody. Być proszę. Mi się wydaje, że tutaj powinny być dwa te krzyżyki i dwa te takie te chipki, co mam. Chipki. Już jest wsadzone. Ale dalej nic. Kiedy się tego tu wsadzić? Zmuśmy ją. Jeszcze mam dwie gwiazdy. Wiecie? Wcisłują. Zostało nam co? Została nam tutaj ta dźwignia. Do zrobienia. Dobra, ja sobie tutaj zakończę. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na następny odcinek, bo ja muszę wykminić co dalej.